jesteśmy bezpieczni. No siema. Co no tam? Siema. Siema. Z tej strony. Kto mówi? Sergiusz. Sergiusz, Nitro, cześć. O, siemanko Nitro, cześć. Nie pytam skąd, cześć, bo wszyscy wiemy, że z internetu. Z Wrocławia się dzwonię. No, do kogo masz pytanie, Wyku? Ja chciałem się po prostu... Ogólnie się chciałem zapytać o jedną rzecz, bo... Ja... Zaraz kamerę na mnie dali. I akurat tak wbiłem i usłyszałem taką sentencję Józefa, że mówi, że ja jakiś ludzi wysyłam, czy coś takiego. I strasznie mnie to zdziwiło. Nie. Słuchaj, może wejdę ci w słowo, tylko w słowo ci wejdę. Ja nie mówię, aha, że ty wysyłasz ludzi, tylko że ty masz armię taką swoją stworzoną przez siebie i oni, ty nie musisz, ty wystarczy, że słowo tylko, hasło rzucisz i oni jakby, wiesz, ja to nie mówię, że ty osobiście, bo przecież tak jak sam, jak ja ciebie tam nazywam, wiesz, czy ty mnie tam, wiesz, to jakby wiemy o tym, że no tak to działa ten internet i tak dalej, wiesz, tutaj nikt nikogo nie wyzywa, ale mówię, że masz za sobą armię ludzi, których mówię, którzy no jednak idą za tobą w tych komentarzach i nie powiesz, że nie. Okej, możesz mieć w tym rację, z tym, że w momencie, kiedy było cokolwiek związanego z waszą walką, to ja, wiesz, od początku, ja w sumie wiele razy powtarzałem, jak między innymi, jak wiesz, o jakieś tam rzeczy, o jakieś alimenty, coś się oskarżali, to mówię, nie no kurwa, wiecie, poczekajcie, aż się... Wiesz, no tak, i ja tu skwitowałem, tak, że ty powiedziałeś tylko, że tylko po prostu powieliłeś ten temat, co i że odebrałeś, bo ja potem do ciebie dzwoniłem, a nie miałem z tobą kontaktu, tak jakbyś myślał, że ja się wkurwiłem na to, że ty to powiedziałeś, a wcale tak nie było, bo jak byłem we Wrocławiu, to się zapytałem tylko, gdzie mogę dobrze zjeść. No nie, właśnie chodzi mi o to, że wiesz, że ja mówię, no nawet cię tak trochę obroniłem, a wracając do tej walki, to ja mówiłem, wiesz, no Macias to jest mój homie i tyle, nie? Ale wiesz, to, a mówienie, że nie wiem, Józef to kurwa, czy jakieś inne rzeczy, to nigdy to nie miało miejsca. Więc może ktoś troluje po prostu. Bo ja nie jestem ogólnie te informacje, nie? Takie, że ja słowo powiedziałam, a lawina ruszyła. No nie, no ja też odebrałem to właśnie w taki sposób, że raczej Józefowi chyba chodziło o to, że przez sam fakt, że jesteś powiązany jakoś tak... Z Maciasem, w sensie, że jego tam wspierasz, to sam ten fakt może powodować, że będą za Maciasem, a przeciwko niemu, no bo jest jego przeciwnikiem, nie? Oczywiście, to też, wiesz, jedną rzeczą jest kibicowanie komuś i to ja chyba nawet nie muszę nikomu mówić, że trzeba kibicować, bo Macias zresztą bardzo zasięgowy chłopak, więc ja też mam taką teorię, że wiesz, że Maciej nie potrzebuje mieć 3 milionów na Instagramie, żeby mieć 50 tysięcy takich chuj oddanych pojebów, którzy wiesz, i kupią koszulkę i przyjdą na koncert i pojadą na Hajlik. I to zobaczycie, bo tak mi się wydaje, że w Łodzi po prostu zobaczycie, że nie trzeba będzie dyrygować tłumem, żeby tłum się określił, nie? Wiesz, nic nie odejmując nikomu, ale tak po prostu myślę, nie? Że po prostu ludzie są zżyci. Więc ja też nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że a, no nie wiem, Maciasa lubimy, bo Nitro go lubi. Nie, ludzie też mają kurwa swoje zdanie. I wiesz, Macias im jest niczym przydupas, żeby... Bo to tak trochę brzmi, nie? Go lubią, bo Nitro powiedział, że trzeba go lubić. Nie, tylko ja tylko jakby chłopak, powiedziałem, że... To co wytłumaczy, dobra, no. Ten, tak, no ostatnio właśnie też jakby o tym rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy ktoś, kto ma chociaż o 5 lajków mniej niż ktoś bardziej zasięgowy, no to z automatu ludzie patrzą, a bo to jest przydupas tego, wybił się na tym i tak dalej, a oczywiście nie zawsze tak jest. Są po prostu jakieś tam kwestie biznesowe, są jakieś współprace bardziej takie symbiozy po prostu, bo ktoś się z kimś lubi. No tak jak chyba Macias i Kuba Nowaczkiewicz, to też wy się po prostu bardziej lubicie, to nie jest cross na zasadzie wymiany zasięgów czy czegoś takiego. No i tutaj też myślę, że to jest raczej oczywista sprawa. Bardziej chodzi o to, że rzeczywiście bratan spotyka się z dosyć mocno negatywną reakcją, a no a Macias... Nie, nie powiedziałbym z negatywną, tylko jakby widzę, wiesz... Właśnie tam... i tak tego nie zauważyłem. Nie, ale nie, właśnie ja nie mówię, że negatywną, tylko widzę, ja nie mówię, że tam ktoś pisze, wiesz, o jebać Józefa, tylko ty Maciasty i jakby ludzie mi, wiesz, jakby gdzieś tam podsyłają, że te boty, czy tam armia tego Nitra ruszyła już, wiesz, i pracuje. Dlatego stąd takie moje stwierdzenie, ja nie mówię, że to ty, wiesz, że ty no tam... Tak, ale też warto właśnie zapytać, czy to jest armia Nitra, czy to jest tak naprawdę armia Maciasa poniekąd, bo myślę, że panowie są na tym etapie, że no jeden ma armię, drugi ma armię. No jedna jest pewnie większa, druga jest mniejsza, ale no wciąż jakby jest duże zaangażowanie też, i oddanie. Tak jak ci powiedziałem, Macias ma duże community i na przykład
z raperów, jakbym miał coś powiedzieć, że ktoś ma też duże community, na przykład Young Multi ma duże community, czy nawet Malik Montana ma duże community, bo robią rzeczy, które zrzeszają community, wiesz. Gadają sobie na live, o tak, no dokładnie. Gadają tak, na stacje. I to jest coś, co bardzo scala To jest prawda. Wydaje mi się, że ktoś to zrobił dobrze, nie? Mhm. Nitro, skoro już ciebie tutaj mamy, to może masz jakieś pytanie do któregoś z naszych zawodników? Wiesz co, też nie chciałbym czegoś głupiego zadać, bo tak jak mówię, nie oglądałem rundek od początku i nie chciałbym, żeby się coś powieliło, nie? Okej, okay, no tak naprawdę możesz zadać pytanie, jeśli się powtórzy, no to powiemy ci, że się powtórzyło i tyle. Jak już cię mamy na linii? Dobra, no to mam pytanie. Mam do Józefa pytanie. Z czego wynika to, że no chyba wszyscy twórcy w GM2L nie wydają płyt? Z czego to wynika? Z czego wynika, że twórcy w GM2L nie wydają płyt? Kurde, wiesz co... To same single piszczelne. Ja ci powiem tak, szczerze mówiąc, ja wiem dlaczego ja nie, ale za innych nie chcę odpowiadać, bo tak naprawdę ja w tym studiu nawet tak rzadko bywam GM2L, jak gdzie no na godzinie nagrywam. Dla ciebie, w sensie, dlaczego ty nie? Dlaczego ja nie? Bo uważam, że czas tych płyt to się już gdzieś skończyło, wiesz, to bardziej dla kolekcjonerów jest, wiesz co chodzi. Kurde. Ale to chodzi, żeby na te single, które puszczacie, wiesz, scalać po prostu jeden jakiś projekt, nie? Jeszcze raz, jak? Żeby nawet te single, które puszczacie, żeby po prostu scalać w jeden jakiś projekt. No tak, ale to mi się wydaje, że to jest chyba indywidualna sprawa, jak ktoś ma parcie, żeby tą płytę mieć, żeby dać komuś, wiesz, tak jak jedziesz koncert, gramy na przykład, dajcie płytę. Mówię, kurwa, nie mam żadnej płyty, wiesz. Bo oni się przyzwyczaili, że wiesz, przyjeżdżają, to mi, wiesz, płyty da. Ja mówię, jakby u mnie, z mojej strony, to wynika z tego, że jakby nie czuję takiej potrzeby. Przynajmniej na tą chwilę, okay. bo nie powiem, że teraz mam kontrakt, wiesz, jakby na płytę, jakby, wiesz, o co chodzi, gdzieś tam na stole, więc tutaj teraz mogę powiedzieć tylko do tej chwili, to dlaczego ja nie chciałem. Z drugiej strony myślę, że też jakbyś nie czułem takiej potrzeby na tamten moment. Okej, okay, czyli możemy z tego jakby wydedukować, że płyta będzie, tak? No tak, ale niekoniecznie to, wiesz, jakby, kurde, jakby to powiedzieć. Wprost najlepiej. Chyba, że nie możesz. Że może to jest ten moment teraz, że może gdzieś wiesz o co chodzi, że czuję, że może mogę sobie zrobić jakiś projekt, tak? A może się po prostu dobrze też dogadałem i wiesz, okay. Jakby niosą to za sobą jakieś inne konsekwencje. Dobrze. Nitro, czy masz jeszcze jakieś pytanie? No, Maciasła nic nie dopytał, bo albo wszystko wiem, albo się mogę taką go zapytać, więc tyle. Więc miałem po prostu taką rozkminkę, bo wiesz, bo ani Alberto, ani Malik bardzo dawno, ani właśnie Joseph, czy cała reszta Bibisz, wiesz, cokolwiek, to tam jest, to po prostu tak zauważyłem, że oni płyt nie wydają. Myślałem, że to może jest jakiś, ma to jakieś drugie dno, nie? Może okej. Okay. Sergiusz, to w takim razie ja mam dla ciebie, myślę, ciekawą dosyć informację. No. Mianowicie jutro będą rundki z Mrs. Honey, no i z Mają Staśko. Więc mam nadzieję, że jutro także będziesz z nami, no i może zadzwonisz. Jak zadzwonicie, to odbiorę. Dobrze. To jest takie, ja dzwonię, ty mówisz. Dziękujemy ci. Trzymaj się, Sergiusz. Hej. Dzięki, pozdro panowie i zdrowia. Na razie. Pozdro. No i czekamy na kolejne telefony. Jak widzicie, już wam troszkę zdradziłem, że jutro Mrs. Honey kontra Maja Staśko to są rundki, które czekają nas jutro. Myślę, kolejny bardzo wyczekiwany pojedynek, choć z zupełnie innych względów. No i będą poruszane przeróżne tematy. Myślę, że na tym etapie nawet nie jesteśmy w stanie wykminić, co się będzie działo, ale wiemy, że będzie ciekawie. No i myślę, że to będą też zupełnie inne rundki niż jakiekolwiek, które były wcześniej i pewnie, które będą później. Safe.pl. Jesteśmy bezpieczni.